Program umożliwia użytkownikom ewidencjonowanie kwot, które nie podlegają wpisowi do ewidencji VAT i ksiąg podatkowych, ale ich wykazywanie jest obowiązkowe w deklaracjach podatkowych lub przy wyliczaniu kwot zaliczek na podatek. Służy do tego funkcja ewidencja deklaracji. W kartotece należy wybrać typ ewidencji, podać kontrahenta oraz wpisać odpowiednią kwotę, a także można dopisać własne uwagi dotyczące wpisanej pozycji. Pozycje na drzewie są pogrupowane według deklaracji, których dotyczą. Ich opisy odpowiadają opisom, które znajdują się na odpowiednich deklaracjach. Program pozwala wybrać sposób rozliczania VAT. W tym celu należy we właściwościach firmy przejść do sekcji Rozliczanie VAT i określić, czy rozliczenie ma być miesięczne czy kwartalne oraz czy rozliczanie VAT ma odbyć się metodą kasową. Jeżeli firma nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego, to aby program mógł prawidłowo obliczyć kwotę do odliczenia, muszą być spełnione dwa warunki. W okresie rozliczeniowym wszystkie zarejestrowane pozycje VAT muszą mieć prawidłowo zdefiniowany typ odliczenia VAT. W momencie naliczania deklaracji VAT współczynniki odliczenia podatku VAT muszą być prawidłowo zdefiniowane. Program uwzględni zdefiniowane współczynniki w trakcie wypełniania deklaracji VAT, zmniejszając odpowiednio kwotę do odliczenia podatku naliczonego. W celu utworzenia deklaracji VAT-7 w kolejnym miesiącu należy, będąc w kontekście firmy, wybrać z menu zakładkę VAT, a następnie opcję Deklaracja VAT. Po wybraniu opcji nastąpi wyliczenie nowej deklaracji lub przywołanie obliczonej uprzednio deklaracji za aktualny miesiąc. W trakcie tworzenia deklaracji mogą zajść pewne okoliczności, o których użytkownik jest informowany za pomocą błędów, ostrzeżeń i informacji. Treści komunikatów są wyświetlane w dwóch kolorach – czarnym i granatowym. Komunikaty wyświetlane na granatowo zachowują się podobnie jak odnośniki do stron internetowych. Ich kliknięcie powoduje wyświetlenie okna z dodatkowymi wskazówkami co do postępowania albo źródła błędu i sposobu jego usunięcia. Każda deklaracja, poza standardowymi zakładkami kolejnych stron deklaracji, zawiera dodatkową zakładkę o nazwie Dane uzupełniające, w której można podać, czy deklaracja jest deklaracją właściwą, jej nazwę i opis oraz zobaczyć, których firm będzie dotyczyć deklaracja. W niektórych przypadkach z prawej strony komunikatu wyświetlane są dodatkowe napisy w granatowym kolorze. Kliknięcie na napis Pokaż powoduje ustawienie się kursora na pozycji w deklaracji, której komunikat dotyczy. Oprócz możliwości przeglądania wszystkich deklaracji dotyczących udziałowca bądź firmy, w programie można dokonać przeglądu deklaracji pogrupowanych według rodzaju. Sporządzoną deklarację właściwą możemy wysłać na serwer testowy lub na serwer Ministerstwa Finansów. W tym celu należy zmienić status deklaracji na gotowe do podpisania, podpisać je, a następnie wysłać na serwer. W następnym kroku możemy pobrać urzędowe poświadczenie odbioru i je wydrukować.